tydzień temu zwycięstwo 3-2 na wyjeździe z Rakowem po golu strzelonym w ostatnich sekundach. Sporo szczęścia pewnie i też umiejętności, a dziś porażka 1-2, gdzie chyba tego szczęścia zabrakło. Słupek, poprzeczka, no ale czy tylko szczęścia zabrakło, czy może jeszcze czegoś więcej? Tak na gorąco trudno powiedzieć chyba. No, czy szczęścia, nie wiem, ja uważam, że szczęście sobie trzeba umieć zorganizować. To takie jest moje zdanie przynajmniej. Dzisiaj, no owszem, no, prawdopodobnie, przynajmniej z mojej perspektywy, wyglądało to tak, że byliśmy stroną przeważającą. Tych sytuacji zapewne stworzyliśmy też więcej, natomiast trzeba je po prostu finalizować. No. A jeżeli nie potrafimy ich sfinalizować, to prawdopodobnie ta organizacja w obronie musi być lepsza, bo nie tyle organizacja, co nie powinniśmy popełniać tyle błędów. Mam wrażenie, że bramki, jakie straciliśmy, to po takich błędach, nawet zaryzykuję stwierdzenie, juniorskich. I w zasadzie chyba tyle. No ale wracam do tego, słupek, poprzeczka, trochę z tych sytuacji bramkowych. No porażka 1-2. Teraz tak, Kacper Śmiglewski, 45 minut gry, strzelił gola. Wiadomo, daje siłę w ofensywie. To, że go nie było w drugiej połowie, to jest efekt uzgodnień z Jackiem Zielińskim? Tak, to są uzgodnienia z trenerem Zielińskim. Taki był plan na Kacpra i na Filipa Rózgę dzisiaj. I tego się trzymaliśmy. Natomiast no, mam tak samo swoją kadrę, swoich zawodników i swoje założenia, swoje plany i powinniśmy je wykonywać. Nawiązując jeszcze do wyniku, bo tu cały czas mówimy o szczęściu, czy też nieszczęściu, czy braku tego szczęścia. Ja to podkreślę, bo to jest chyba ważne. My mamy się oczywiście rozwijać, mamy tutaj podnosić umiejętności zawodników indywidualne, rozwijać jako drużyna. Natomiast my też po prostu najzwyczajniej w świecie musimy punktować. Musimy uniknąć takiej sytuacji, jak była w zeszłym sezonie, że tych punktów będzie brakowało. I przyznam szczerze, że też na to kładziemy mocny nacisk, żeby to myślenie było mocno seniorskie i dzięki temu właśnie mamy wygrywać mecze. We'll be right back.